Narkosany AmokTV, jesteśmy dzisiaj w numerze 9 pozdrowień waszych. Tu jest oczywiście dużo osób tutaj pozdrowionych. Dzisiaj chciałem wam polecić kanał wędkarski o nazwie Wędkarstwo Warmińskie. Jeśli możecie, tam wbijcie do nich. Oczywiście jak chcecie, chcecie, napiszcie pozdrow do AmokTV, żeby wiedzieli, że jesteście ode mnie. Kanał jest o tematyce głównie wędkarskiej, więc myślę, że na pewno się spodoba, skoro mój kanał wam się podoba, więc może ich też. Jeżeli macie osoby wszystkie, to chciałbym być pozdrowione. Chciałbym was też prosić, jeśli możecie, nie piszcie mi w komentarzach, że poleć mnie, poleć tamtego. Po prostu, kogo będę chciał i kogo będę uważał, że jest godny polecenia, to polecę w komentarzach, tak? To wybiorę sobie. Więc proszę, żebyście takiego czegoś nie pisali. No i co? I teraz was zapraszam na nowe łowisko. Zobaczymy razem, jakie efekty z tego łowiska są. No i zapraszam was na film. Mamy personel AmokTV. Jak widzicie, jesteśmy nad wodą, na kołaci, nad zbiornikiem w kołacinku. Jak tutaj widzicie, jesteśmy nad wodą. Na trzy kije sobie łowimy, cały czas są brania. Przepraszam, jeśli przysyłałeś samochody, ale tutaj macie drogę, jak widzicie. Za nami, więc mogą samochody słychać. Tam macie tu. No, tutaj macie branie. No i co? Zobaczymy się przy pierwszej rybie. Jak widzicie, jest pierwszy reszczek, mieliśmy już kilka brań. No, trochę już większy niż ostatnio, jak byłem na rybach. No i co? Wypuszczamy tą rybkę do wody. Jak widzicie, to straszne jest bagno. To trochę tak dalej się do głośki rzucę. No i chyba wyciąłem do wody, teraz czekamy na kolejną. Mamy fajnego kiełbika. Napinka. Widać, że na tym zbiorniku jest czysta woda. No i cóż. Do wody. I też jak są na niej kłótnie, że to jest płoć, albo tam jaś, albo inne. Bo są nie często no, takie jest kłótnie. Specyficzny kolor. Specyficzna ryba. Do wody. I oczywiście to było wszystko naobione też na bolonkę. Na spławiczek. Próbujemy dalej. No to jak widzicie, to jest długa rybka. Taki sam podobny deszczek, ile minął 5 może minut max. No i co, idzie do wody. To jak każda ryba w sumie, każdą, którą złodzimy. Czemu nie ma coś tu hodować gęsi? No i co, to jest grunt około 45 cm. Na spławiczek. Czułem tutaj na tą wędkę jedną, miałem środkową, bardzo to ładne branie, niestety nie udało się zaciąć. No i co, no i poza tym czekamy na jakąś kaspika, może tutaj wziąć, albo może amut nawet, zobaczymy. Na razie tylko kiełbie, płotka się trafiła jedna, deszczyki. No i co, no i czekamy na kolejną rybę. I tutaj widzicie, kochani, jest kolejny kiełbik. Minęło, nie wiem, 2 minuty, może minuta od tamtej ryby. I napinka. Czerwonego, białego? Czerwony. A u mnie na razie nic, na dwa kije. No jak tutaj widzicie, kolejny skiełbik. Jeden przecież on spadł. Nic, opiął się. Wąsiki ma, takie specyficzne, malutkie wąsiczki. O, błyszczący. Do wody. No jak widzicie, to jest kolejny kiełbik. W sumie ile minęło, nie wiem, pół minuty? No, pół minuty, 30 sekund. No i w tym jeszcze jedno banie było.
która chyba się właśnie spięła się. No po prostu trafiliśmy teraz akurat na ławicę, trochę się podnęciło za nętą. A na te 3x11 się nic nie dzieje niestety. Jeszcze wam pokażę, jaką zanętę też mamy, ponieważ to ciekawi. Zanęta jest tam, co widzieliście podczas zakupów naszych. Tylko dodaliśmy tutaj trochę kukurydzy. Więc tak się prezentuje zanęta nasza. Właściwie ja tu mogę wam pokazać, bo gdzieś to mamy pod ręką. Też tu glinkę dodaliśmy. Tutaj proszę, to jest taka zanęta. No i co, bo ja na razie są jakieś deszczyki. Ale ja oczywiście czekam na swojego karpia. Tego myślę, że złowię. No to jak widzicie, my już skończyliśmy chowienie, po 3-4 godzinkach chowienia mniej więcej. No, jesteśmy zachwyceni tym, co tutaj jest. Można powiedzieć, że nie było tak spaghetti. No, trochę mi brakuje tego karpika, tego nie złowiłem, ale no, leszczyki są. Parę kiełbików, jedna płoć, leszcze. Brania były. Nawet chwilami takie bardzo silne, których nie byliśmy nawet w stanie w pewnym momencie zauważyć, no bo silne branie aż kije nam z podpórki spadywały. Nie wiadomo, czy to karpie, czy leszcze takie większe, no nie. No, jest tylko inna rzecz pewna, że tu wrócimy. Jeśli wam się film podobał, zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, komentarz, udostępnijcie go i widzimy się w kolejnym materiale. Siema! Cześć!